Już jutro rozstrzygną się losy fabryki Fakodem w Kowarach. Fabryka ta do niedawna wytwarzała filc techniczny dla przemysłu papierniczego. Była jedną z dwóch w Polsce. Dziś hale produkcyjne są puste, nikt tam nie pracuje. Został odłączony dopływ energii, wyłączono telefony. Problemy zakładu zaczęły się w grudniu 1997 roku od zwłoki w wypłacaniu pensji. Za grudzień dostaliśmy w 5 ratach. Ostatnia rata była 5 lutego. Później przez jakiś dłuższy okres czasu żeśmy nie dostawali za styczeń, za luty. Teraz idzie marzec, nie wiemy na czym stoimy. 2 marca właściciel zakładu Władysław Durlak zarządził wstrzymanie produkcji filcu, pomimo że posiadano spory zapas surowca do jego wykonania. Pracownicy fabryki zostali wysłani na bezpłatne urlopy i tym samym pozbawieni środków do życia. Dla niektórych małżeństw i osób samotnie wychowujących dzieci praca w tym zakładzie stanowiła jedyny dochód. Ludzie nie mają za co żyć. Byliśmy, gdzie mogliśmy się udać, w każdych innych instytucjach. Byliśmy u burmistrza, byliśmy w Inspekcji Państwowej Pracy, byliśmy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, byliśmy w Sądzie Rejonowym. Tam, gdzie nas odsyłali, gdzie żeśmy się dowiedzieli co nieco pokątnie, to nie mamy możliwości żadnej, nie mamy mocy prawnej, nie ma żadnych takich artykułów czy paragrafów, żeby jakakolwiek nam instytucja pomogła. Opieka to już trzeba zapomnieć, jakby nie patrzeć. Pierwsze i jedyne spotkanie zarządu spółki z pracownikami odbyło się 17 marca po interwencji redaktorów z Gazety Wyborczej i Wrocławskich Faktów. Do tego dnia nikt nie informował pracowników o sytuacji zakładu. Na spotkaniu prezes obiecał pracownikom, że należne im pieniądze otrzymają, gdy do zakładu wejdzie syndykt. Wiceprezes zakładu Ryszard Goszczyński zaproponował załodze sprzedaż kilku krosien jako sposób na zdobycie pieniędzy. Pracownicy nie zgadzają się jednak na takie rozwiązanie, uważając, że pieniądze ze sprzedaży i tak do nich nie trafią. Z tego powodu pełnią dyżury na portierni zakładu, obawiając się wywozu maszyn lub innego wyposażenia. Zdaniem pracowników powodem obecnego stanu zakładu jest złe zarządzanie i niekompetentne osoby na stanowiskach. Jedyną właściwą osobą na właściwym miejscu była pani dyrektor Alicja Kopacz, ale została ona zawieszona w wykonywaniu swoich obowiązków 13 marca. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto, które obchodzimy od 1967 roku. Związany jest on z rocznicą urodzin największego bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten jednak nie był dniem szczególnym w przedszkolach, szkołach, bibliotekach. W księgarniach nie zauważono większego ruchu na stoisku z książkami dla dzieci. Odwiedziliśmy jedną z zielonogórskich księgarni i zapytaliśmy, jakie książki najczęściej rodzice kupują swoim pociechom. Przeważnie dzieci same wybierają sobie książki i przeważnie lubią coś takiego jak te dźwięczące. Teraz są modne z kalkulatorami, z telefonami, książki do naciskania, z zabawkami, ale też są popularne książki, które są wydawane na podstawie bajek wyświetlanych w telewizji. To w tej chwili Herkules. Herkules, Piękna i Bestia, Król Lew dalej jest popularny. Czy to różnie? Są jednak książki, które zawsze są bardzo chętnie kupowane bez względu na modę. I nie tylko przez dzieci. Należą do nich baśnie braci Grimm i baśnie Andersena. W ciągu 2 lat Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze zainstalował 13 nowych wiatr przystankowych. W tym tygodniu rozpoczęto montaż 15 kolejnych. Pierwsza z nich stanęła przy Rondzie, najbardziej uczęszczanym sklepie w Jeleniej Górze. Na ten rok mamy zamiar postawić 15 wiat. 10 wiat to jest dzięki dotacji z Urzędu Miasta ujęte w planie do realizacji i 5 dodatkowo, na które środki uzyskaliśmy po sprzedaży wycofanych z eksploatacji autobusów. Oprócz przystanku przy Rondzie, nowe, bardzo estetyczne wiaty pojawią się wkrótce przy ulicach Konstytucji 3 Maja, ulicy Różyckiego, Ogińskiego, Wolności, przy Koronie i warsztatach szkół mechanicznych. Wiaty ze stalowej konstrukcji i materiału szkłopodobnego, odpornego na uszkodzenia mechaniczne, jak do tej pory skutecznie opierają się zabiegom wandali. Osiemnastego kwietnia drugoligowa drużyna piłkarska MKS Kębut rozgrywać będzie spotkanie z Odrą Opole. W obawie przed chuligańskimi wybrykami faszyzującej grupy opolskich szalikowców kierownictwo Kębutu wystąpiło do wojewody jeleniogórskiego o wprowadzenie w dniu meczu przyspieszonego trybu orzekania przed kolegium do spraw wykroczeń.
Zasugerowaliśmy się informacjami z innych klubów, z opisów prasowych o zachowaniu kibiców opolskich. No niestety z przykrością muszę stwierdzić, że ich zachowanie często budzi niechęć ze strony kibiców miejscowych. Śpiewają piosenki w języku niemieckim, zachowują się dosyć prowokująco. Boimy się ekscesów tutaj w Jeleniej Górze. Dyrektor klubu Jacek Olszewski zaapelował także do jeleniogórskich fanatyków piłki nożnej. Jeszcze raz, po raz kolejny, to co mówię na spotkaniu z wami, kochani szalikowcy, zachowujcie się tak, jak zachowujecie, ale nie palcie żadnych rad, nie rzucajcie petardami, bo my za to ponosimy odpowiedzialność finansową, moralną i mamy później problemy w Polskim Związku Piłki Nożnej. A jak mówię, jesteśmy klubem całego miasta, nie tylko was i no niestety nie chcielibyśmy, żeby wasze zachowanie było przyczyną wycofania drużyny z rozgrywek ligowych. Jak do tej pory MKS Kębut tylko raz wystąpił do wojewody o przyspieszony tryb orzekania przed kolegiami do spraw wykroczeń. Miało to miejsce rok temu, kiedy do Jeleniej Góry przyjechali szalikowcy Śląska Wrocław, uważani za jednych z najlepiej zorganizowanych i bezwzględnych chuliganów w Polsce. Jeleniogórskie Rondo jest najatrakcyjniejszym sklepem samoobsługowym w naszym mieście. W ciągu tygodnia przewijają się przez tę handlową placówkę tysiące klientów. Powstaje jednak pytanie, czy Rondo jest sklepem w pełni zaspokajającym potrzeby niemal 100-tysięcznego miasta? Czy nie uważa pani, że Jelenia Góra powinna doczekać się jakiegoś większego sklepu z parkingiem, żeby można było w jakichś komfortowych warunkach zrobić sobie zakupy, a nie stać w kolejce? Na pewno tak, bo tutaj jest parking bardzo malutki i człowiek się czai, żeby znaleźć jakieś miejsce, a to jest bardzo wygodne, jak podjedzie samochodem i robi duże zakupy, prawda? Na pewno powinniśmy się doczekać. Jesteśmy już dużym miastem, powinniśmy mieć taki jakiś pawilon handlowy z prawdziwego zdarzenia. Ja jestem za tym. Ja do tej pory kupowałem we Wrocławiu w Hicie i byłem zadowolony. Dobrze się kupuje, tylko nie ma gdzie stanąć. I troszeczkę za ciasno wewnątrz. Za ciasno w sklepie. Szczególne oblężenie przeżywa Rondo przed każdym weekendem oraz przed świętami. Aby zdobyć kosz na zakupy, trzeba poczekać w kolejce kilka ładnych minut. Co i raz do uszu jeleniogórzan docierają sygnały o budowie supermarketu. Jednak jak do tej pory nikt nie poinformował społeczeństwa, czy taki obiekt powstanie. Temat ten jest dla władz miasta jakby tematem tabu. Nie ulega wątpliwości, że duży sklep na peryferiach bardzo przydałby się mieszkańcom. Jeżeli więc taka możliwość brana jest w ogóle pod uwagę, warto byłoby poinformować społeczeństwo, a przede wszystkim właścicieli straganów i małych sklepów, aby śladem innych miast nie dochodziło z tego powodu do konfliktów, kłótni i protestów. Do sprawy budowy supermarketu na pewno powrócimy. Z przykrością powiadamiamy Państwa, że budowa jeleniogórskiego metra to tylko prima aprilisowy żart. Chociaż liczne wykopy i prace ziemne przeprowadzane w mieście mogłyby z powodzeniem uchodzić za wstęp do takiego przedsięwzięcia. Środki antykoncepcyjne brytyjskich naukowców i nowa metoda wyboru płci dziecka to również futurologiczne prima aprilisowe żarty.